czy wczesne wykrycie ma duże znaczenie w leczeniu raka prostaty? No to jest logiczne oczywiście. No każdy nowotwór rozwija się od postaci małej do postaci dużej. Nowotwór gruczołu krokowego jest generalnie rzecz biorąc takim dziwnym nowotworem, prawda? Bo on się rozwija przez bardzo długi okres czasu. Tutaj ten okres nawet latencji nowotworu jest bardzo, bardzo długi. No niestety można z przykrością powiedzieć, że u pacjentów tak 50-letnich nawet, no to spora grupa ma nowotwór gruczołu krokowego, tak zwany latentny taki, który nie daje żadnych objawów, że tak powiem, klinicznych, może nigdy tych objawów nie dać. Natomiast no, oczywiście o części tych ludzi rozwinie się do postaci agresywnej. To jest mniej więcej na zachodzie tak 1 do 8, prawda? No ale 13% z nich rozwinie się do postaci takiej, która może zagrozić życiu pacjenta. Także oczywiście, jeżeli znajdziemy czy rozpoznamy chorobę nowotworową we wczesnym okresie, jest to choroba absolutnie wyleczalna. Czy dolegliwości prostaty to temat wstydliwy? Coś w tym pewnie jest, aczkolwiek no, sami widzimy, że no, pewna świadomość, że tak powiem, społeczna jest większa. Ten docieranie z różnych mediów i nie tylko akcji, prawda, nawet lekarzy, jakieś tygodnie urologiczne, jakaś tam wiedza przekazywana i w telewizji, i w środkach przekazu generalnie rzecz biorąc, w różnego rodzaju czasopismach, no, dociera do pacjentów niewątpliwie i z całą pewnością ta świadomość się poprawia i rozpoznawalność na pewno jest większa i wyleczalność jest lepsza. Czy często się zdarza, że pacjenci lekceważą męskie dolegliwości? To są te męskie rozmowy, tak? Jeden gość drugiemu mówi, a słabiej sikam. No słabiej sikasz, bo masz takie lata, to zupełnie normalne. Prostata się rozwija, no to słabiej sikasz. No. I to tutaj może być ten problem, prawda? Że każdy z, jak gdyby broniąc się przed nawet pomysłem o tym, że może być to nowotwór, będzie sobie tłumaczył sprawę, że jest to łagodny rozwój gruczołu krokowego. No i tutaj się może srodze pomylić, bo opóźniając, że tak powiem, tą decyzję o badaniu, no można sobie niestety zaszkodzić. W takim razie dużą rolę w podjęciu decyzji o badaniu profilaktycznym może odegrać otoczenie panów, na przykład żony, partnerki. Z całą pewnością tak się dzieje, no bo kobiety zazwyczaj zauważają, że coś z facetem jest nie tak, że po nocach chodzi do toalety, prawda, że jego sprawność jakaś tam w współmałżeństwie jest po prostu ograniczona. No i to ich zaczyna niepokoić, prawda? No i bardzo często się właśnie, jak mówię, spotykam z tym, że to żona właśnie męża przeprowadza do badania, bo ona mówi mnie na badanie. No, no to niestety no w ostatnim okresie czasu dość sporo też miałem takich wizyt, prawda, że żona przyprowadziła człowieka, który był zupełnie, zupełnie bezobjawowy. To dwie osoby takie w ostatnim okresie czasu i okazuje się, że to byli pacjenci już bardzo, bardzo zaawansowaną chorobą nowotworową, przerzutową w kościcu i tak dalej. Także nawet i w takich sytuacjach, tak.